Witam serdecznie, nazywam się Adam Jurkiewicz, jestem wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. I generalnie tak sobie chodzę po szkołach i spotykam się z takimi ludźmi jak wy, z innymi też, z nauczycielami czasami się spotykam i opowiadam o różnych rzeczach. Głównie o wolnym i otwartym oprogramowaniu. To jest taki mój konik, hobby. I tym chciałbym was trochę dzisiaj tutaj uraczyć. Ci, którzy będą się nudzić, z góry przepraszam. Niestety, jeśli mówię to, o czym już wiecie. Ci, którzy tego jeszcze nie znają, mam nadzieję, że coś tam się dowiedzą. W ogóle tak. Jestem Adam. Mam prośbę, w razie czego mówcie mi per ty. Będzie prościej, dużo prościej. Nie jestem nauczycielem. Na co dzień prowadzę własną firmę komputerową. To, co robię tutaj, robię z czystego zamiłowania, bo chciałem być kiedyś nauczycielem, no ale nie wyszło. Tak się zdarza. Więc lubię sobie chodzić do młodzieży, rozmawiać. No i mam nadzieję, że będzie w miarę spokojnie, szybko i nie zanudzę was. To jest taka prezentacja, którą mam przygotowaną na godzinę. No ale generalnie rzecz biorąc, tutaj chciałbym się trochę zmieścić w czasie, więc popędzimy trochę szybciej. Tak? Czy ktoś na sali wie, co to wolne i otwarte oprogramowanie? To jest takie pierwsze moje pytanie, które zawsze zadaję, kiedy mam przed sobą przynajmniej trzy klasy naraz, albo i cztery, jest to wielka sala. Ale mam pytanie do was. Czy wiecie, co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? Tak z ręką na sercu, kto tak naprawdę wie? Dwie. To jest super. To jest już nieźle. Dobra, teraz słuchajcie, jest kolejne pytanie. Czy ktoś na sali wie, czy używa takiego oprogramowania? Że go używa? Czy ktoś jest świadom tego, że używa takiego oprogramowania? Dwie, trzy, cztery, dobrze. O, pięć, ja cię kręcę, słuchajcie, rewelacja. Dobra, to teraz jest już proste pytanie. Czy ktoś zna tą przeglądarkę internetową? Tutaj jest tak jej nazwa, dosyć stara wersja. Ale tutaj już jest więcej. Jak to kto nie zna, byłoby lepsze pytanie. Tak. No, ale ja się zawsze pytam, kto zna, bo wolę widzieć więcej rąk niż mniej. W górze. Dobra, słuchajcie. Kolejne pytanie. Kto korzysta z Wikipedii? Nie wszyscy? Słuchajcie, jeśli nie wszyscy korzystacie z Wikipedii, to bardzo źle. Wikipedia jest bardzo fajnym miejscem. Serdecznie polecam korzystanie z Wikipedii. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Dobra. Słuchajcie, tutaj z kolei teraz jest zrzut takiego programu, w którym przygotowywałem właśnie tą prezentację. W czasie, kiedy ją przygotowywałem. To już było parę ładnych lat temu. To jest aplikacja do tworzenia prezentacji. Nie zadam pytania, kto zna zamknięte oprogramowanie do tworzenia prezentacji pewnej znanej firmy amerykańskiej, bo najczęściej wszyscy to znają. Ale przejdę dalej. Słuchajcie, cztery wolności. Pytałem się, kto wie, co to jest wolne i otwarte oprogramowanie. Ja się pozwolę tutaj odwrócić od was i przeczytać. Wolność do uruchomienia programów w dowolnym celu. To jest wolność numer 0. Bo jak wszyscy wiemy, oczywiście w informatyce liczymy od 0. Numer 1. Analizowanie działania programu. Numer 2. Rozpowszechnianie kopii. To jest taka ciekawa własność wolnego, otwartego oprogramowania, z której ja skorzystam sobie później. I wolność do doskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń. To jest najlepsza moim zdaniem własność tego oprogramowania, z której skorzystali inni, korzystam ja i korzystają też dzieciaki, które biorą udział w takim projekcie unijnym i w zajęciach pozalekcyjnych. I moi koledzy również z tego korzystają. W niektórych zamkniętych systemach. Słuchajcie, nie wiem, czy zdarzyło wam się korzystać kiedyś z systemu już prawie zapomnianego Windows XP do tego, żeby udostępnić łącze internetowe do innych komputerów. Żeby ten XP działał jako router. Zakładam, że słowo router jest wam znane, bo klasa informatyczna to już w tym wieku powinna wiedzieć, co to router. Bo mam pytanie, czy komuś się zdarzyło to robić, żeby tam XP-ka postawić jako router, żeby działał? Jedna osoba, dobra. Kurczę, słuchajcie, to w ogóle nie sądziłem, że kiedykolwiek ktoś to robi. To się tak robi. Ale powiem wam jedną ciekawostkę. Ile podłączyłeś komputer do tego? Nie
2, dobra. Więcej niż 10 nie można. Dlaczego? Dlatego, że firma Microsoft sobie tak to wymyśliła, że XP potrafi dzielić bardzo ładnie, ale maksymalnie 10 urządzeń. 11 odpowiednie niestety, sorry, winetu. Wczoraj miałem też taki przypadek, byłem u teściów i stwierdziłem, że coś tam sprawdzę w internecie, no więc wyciągam smartfon, dajcie Wi-Fi, mamusia, hasło do sieci Wi-Fi, dobra, jest ok. Straszne, normalnie. Spokojnie, Linuxy też są. Tak, to dobrze, to dobrze, w każdym bądź razie. To się nagrało, słuchajcie, to będzie wszystko na filmie, dobra. W każdym razie wziąłem sobie to hasło, próbuję się podłączyć, no i uzyskiwanie adresu IP, nic nie działa. Zdenerwowałem się, zadzwoniłem na infolinię do dostawcy internetu, czyli jednej z sieci telewizji kablowych, nie powiem nazwy, to nie będzie kryptoreklama, chociaż powinienem im zrobić antyreklamę. I słyszę, proszę pana, bo tam już jest maksymalnie 6 urządzeń podłączonych. Ja mówię, jak to? No przecież jest jeden stacjonarny komputer, laptop siostrzenicy i koniec. No ale ktoś musiał przyjść, podłączyć się do tego i się nie wylogować i wyjść. Ja mówię, to jak? No to jak ktoś się podłączy urządzeniem, to co, zapamiętujecie MAC adres i koniec? No tak, i tylko 6 maksymalnie urządzeń można do tego routera podłączyć. Ja mówię, co mam teraz zrobić? Pan go wyłączy na parę minut, on sobie zresetuje tablicę, pan go włączy i potem kolejne 6 urządzeń, które się pierwsze podłączą, to te sieci Wi-Fi to będą, a reszta już nie. Super. No ja sobie powiedziałem im co na ten temat sądzę, powiedziałem, słuchajcie, to ja za tydzień stawiam tu własny routerek, będę miał 200 urządzeń dowolnych i w ogóle nie będę się z wami zastanawiał. Nie? Ale to jest sposób, w jaki niektórzy producenci, tutaj nie powiem nazwy tej firmy, ograniczają nas. To znaczy mówią nam, wolno tylko 6, tak? W Windowsie wolno tylko 10. To wolno, tego nie wolno. W niektórych systemach nie można uruchomić więcej niż 3 programów. Znacie taki system, który nie pozwala więcej niż 3 aplikacji na raz uruchomić? Jak nie znacie, to ja wam powiem. Windows 7 Starter. Na takich netbookach bardzo często można było go spotkać z procesorami Intel Atom. I generalnie 3 aplikacje na raz i 4 już nie. No ale powiedzmy, ja mam takiego laptopa i też bez problemu też można było uruchomić na nim. Na początku nie. Na początku nie. Potem się zmieniło, ale na początku pierwsze wersje miały to. To, że nie ma sensu uruchamiać więcej naraz na tym procku, to jest inna kwestia zupełnie. Bo to tam, ale cały problem polega na tym, że znowu producent mówi, dotąd wolno, a dotąd nie wolno. Tak? Na niektórym nie wolno nawet zmieniać tapety. Słyszałem, że na starterze też nie można było zmieniać tapety. Można było, ale znaczy, nie, można zmieniać specjalnym programem tylko. Nie, nie. Ja mówię o tym, co normalnie producent dopuszcza. Nie wolno, ale z drugiej strony to jest starter, to jest coś, za co nie musimy płacić. Dlatego nie wolno, to jest proste. Okej, okay. No więc słuchajcie, ja mam na to jedną prostą odpowiedź, którą chciałbym wam pokazać. Wolne i otwarte oprogramowanie nie ogranicza nas w żaden sposób. To znaczy, wolno nam robić dowolne rzeczy z systemem operacyjnym, a więc na przykład wykorzystać go jako router dla 5 milionów komputerów, jeśli tylko potrafimy lub sprzęt jest odpowiednio silny. Wolno nam zmienić tapetę, wolno nam nawet zmienić motyw graficzny, wolno nam prawie że zrobić wszystko, włącznie z tym, że... A, przepraszam, bo ja wyjąłem kabel. Łącznie z tym, że wolno nam nawet zmienić całkowicie jądro systemu operacyjnego, jeśli tylko potrafimy. Tutaj jest taka piękna sklejka systemów. To zrobił jeden z naszych wolontariuszy. Usilnie sprawdzał licencje i kolorami zaznaczył te, które są na zielono, zupełnie otwarte, te, które są na czerwono, które są zupełnie zamknięte i te, które są na żółto, które są takie czasami otwarte, czasami zamknięte. Zauważcie, że tych systemów jest sporo. No, świat się nie ogranicza tylko do Windowsa, Maca i Linuxa. Są również duże Unixy, jest wiele różnych systemów operacyjnych, które sobie były, zniknęły. A ja chciałbym wam pokazać tutaj takie coś. Ktoś wie, co to za system operacyjny? Może ten jest wam znany? Nie jest jakiś stary Mac, ten był poprawiony na górze? Nie.
Nie, to nie jest stary Mac. No tego nie będę przedstawiał, bo jest wypisane bardzo pięknie jego nazwa, więc trochę głupawo powiedzieć. Tutaj również jest nazwa, więc trochę też głupio się pytać, chyba że nie dowidzicie z tej odległości, to wtedy mogę zapytać się, czy ktoś zna ten system. I jeszcze wczoraj przygotowana opcja najnowszego Maca, który wcale nie jest Maciem, tak oczywiście. Tak, tak, ci, którzy wiedzą jak ikonki, jak wyglądają te ikonki, to wiedzą, że to nie jest Mac. Mi kolega jeden zwrócił uwagę, że dosyć słabo przygotowałem tą wersję Maca, bo po ikonkach widać. No ale niestety ten to zmienić. Można, tylko ten, kto zrobił ten temat pulpitu, po prostu nie zrobił ikonek. Nie wolno, bo kolory i kształty ikonek Apple'a są zastrzeżone. Tak, to nie wolno. I tyle. To jest zrzut mojego ekranu, po prostu sobie stwierdziłem, że zrobię sobie a la Mac. A tylko dlatego, że ja bardzo lubię Maci, ale w kwestiach używanego systemu operacyjnego wolę jednak Linux. Maki są super, świetne, ale ja wolę Linux. Słuchajcie, to jest system operacyjny Amiga. Były sobie kiedyś takie komputery, nazywały się Amiga, produkowane przez firmę Commodore i to jest pulpit z tego systemu operacyjnego. Tutaj to jest stary Atari. Atari kiedyś jeszcze w latach chyba 90. na pewno, 80. bodaj jeszcze ubiegłego wieku dysponował już graficznym interfejsem. Nie był rewelacyjny, ale był. OS2 Warp może Wam być znany bądź nie. To jest z kolei system operacyjny, który zrobiła firma IBM dla swoich maszyn. Kiedyś były takie komputery, nazywały się IBM PS, Personal System, pracowały z procesorami PowerPC, to nie były Intel, zupełnie inna kategoria procesorów, to te procki, które na początku miał Apple też. To był taki system, a BIOS z kolei no to jest taki wolny i otwarty system operacyjny, który kiedyś tam chłopcy sobie stwierdzili, że dla Bayeru wymyślą, zrobią, że będzie działał. No i generalnie wymyślili, zrobili, on działa, można go sobie zainstalować. Nie jest rewelacją, kiedyś próbowałem, wiele tam nie ma, ale jako taki proof of concept systemu operacyjnego jak najbardziej się nada. Słuchajcie, no ja oczywiście chcę mówić o Linuxach, zresztą zaraz się będziemy przy okazji Arduino też w Linuxach poruszać. Wolne i otwarte oprogramowanie. Dlaczego o nim mówię? Dlatego właśnie, że nie ogranicza nas w żaden sposób i dlatego, że to, co było przy tej ostatniej wolności, o której mówiłem, że jest najlepsze, że można udoskonalać. To znaczy, że jesteśmy w stanie, o ile potrafimy oczywiście. Ja zakładam, że być może ktoś z Was chce być kiedyś jakimś programistą i coś tworzyć, to jeśli będzie potrafił, będzie miał chęć, to ma szansę zrobić coś dla innych. Takie pro publico bono trochę. Ja korzystam z tego w ten sposób, że biorę to, co inni tworzą, dodaję do tego swoje usługi, sprzedaję to jako usługi firmowe dla firm, a oddaję w ten sposób, że staram się spotykać z takimi ludźmi jak Wy i poświęcać swój czas na to, żeby po prostu mówić o tym, że takie rzeczy istnieją, że można sobie używać czegoś za darmo i można też działać dla innych wolontariacko, za darmo, czasami za pieniądze. Różnie bywa, różne są modele, różne są losy ludzi, ale można. Tutaj chciałbym Wam pokazać taki fajny wykresik. Fajny wykresik ma lata od 1993, a od 1998 niebieski kolor zaczyna nam wędrować na poziom no, tych 4/5, w tej chwili to jest dokładnie 90. Lista top 500, czyli najsilniejsze 500 komputerów na świecie. To są te wszystkie takie wielkie maszyny. Polska nawet ma, z tego co wiem, w tej chwili jeden, a może i nawet dwa komputery, które klasyfikują się do tej listy top 500. Jeden jest na pewno. I wiele kolorów oznacza wiele systemów operacyjnych. To wszystko
to są głównie Unixy, no bo myślę, że Solaris, czy HPUX, czy AX są Wam znanymi nazwami. Nie ma tu oczywiście, nie znajdziecie systemu Microsoftu, one na tych komputerach, nie, to nie jest ten target. Natomiast od 1998 pojawia nam się Linux jako wykorzystywany w tych maszynach. I on generalnie do dnia dzisiejszego w 90% wyparł wszystko inne zupełnie. Dlaczego? Wcale nie dlatego, że jest za darmo. Ponieważ w przypadku tych komputerów tutaj tak naprawdę ten system został już zakupiony jakiś tam kiedyś wcześniej, tak? Komputery z pierwszej setki na początku miały zielony bodaj Unicos. Zupełnie mi nie znany system operacyjny akurat, ale na przykład AX-a znam, no bo to jest system, który jest w tej chwili już nawet dostępny. Można sobie go wziąć. Trudno jest maszynę dostać taką, na której można to zainstalować, ale generalnie system jest, tak samo jak Solaris. Więc te systemy zostały już opłacone, więc Linuxa nie wybrano dlatego, że był za darmo, bo mógł być albo płacimy $100,000, albo za darmo. Nie, bo $100,000 już zapłaciliśmy. Bierzemy Linuxa dlatego, że możemy skorzystać z ostatniej wolności. To znaczy, najczęściej ośrodki naukowe, które dysponują takim sprzętem, mają dosyć zdolnych programistów. Tak się zdarza. Więc ci zdolni programiści potrafią coś zmodyfikować w systemie. Więc dobrym rozwiązaniem jest używanie takiego systemu operacyjnego, który pozwala na te modyfikacje. W tym momencie na przykład profesor zajmujący się badaniami, nie wiem, molekuły jakieś, tak mówi, słuchajcie, potrzebuję programu, który będzie działał tak i tak, wykorzysta tą naszą super maszynę, którą mamy, do ostatniego bitu. No to dobra, ok, znajdą się programiści, którzy studiują informatykę i napiszą taki soft, który będzie to wykorzystywał. I Linux daje nam takie możliwości. To jest rzecz, którą chciałbym Wam bardzo przekazać, że nawet nie to, że on jest za darmo, ale to, że możemy na nim zrobić to, co chcemy, tak jak chcemy i nikt nam nigdy nie powie, że tego nie wolno zrobić. To jest bardzo ważna rzecz. No, pobrać też sobie można, jak kto lubi. To są już dosyć stare zrzuty. No ale są. Co mam tutaj napisane, że pierwsza wersja jądra Linuxa została udostępniona publicznie 17 września 1991 roku. Ile to było lat temu już? 23. No, to jest kawałek czasu. Przez 23 lata systemu, który był tylko znakowy, zrobił się całkiem ciekawy system graficzny. No, tutaj mam skrót jeszcze tam z kompiza, jak to sobie biega, żeby pokazać, że takie aero też można uzyskać spokojnie. Słuchajcie, tutaj 49004. Ten zrzut zrobiłem wczoraj wieczorem i to wszystko to jest olbrzymia ilość wolnego oprogramowania, które można sobie swobodnie wykorzystywać i co więcej, można je modyfikować. To znaczy, jeśli potraficie, możecie na podstawie jakiegoś programu zrobić kolejne inne. Ja w ten sposób staram się pomagać na przykład Akademii Khana. Nie wiem, czy znacie taki projekt jak Khan Academy, ale jest fundacja, która tworzy tak zwanego Khalaita, to znaczy wersję offline Akademii Khan, żeby można było na serwerze lokalnie w szkole, gdzie nie ma na przykład dostępu do internetu lub jest formy, oglądać filmy i realizować ćwiczenia, wykorzystując tylko sieć lokalną, a nie wszyscy lecą do serwerów w Stanach. Jest taki software, który instaluje się na serwerze Linuxowym, który to realizuje. Ja pomagam w jego tłumaczeniu, w testowaniu. Nie rozwijam go, bo nie znam się na programowaniu. Ale mogę włożyć swój czas w to, że pobiorę wersję, sprawdzę czy działa. Jak działa źle, to napiszę do Stanów, do Bena. Słuchaj Ben, tutaj jest błąd, on to poprawia, testujemy dalej. Ale są inni, którzy przerobili różne programy i za chwilę będę chciał Wam coś takiego pokazać. No oczywiście to jest mój ulubiony programik. Pingwin na traktorze. No i tu Fade oczywiście, tak.
Bardzo, bardzo wiele dzieciaków to lubi, takich nie jak wy, ale gdzieś w podstawówce. To jest coś, co robi furorę. No są też i gry, oczywiście. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy live CD i live USB. Mamy Virtual Boxa dla tych, którzy chcą spróbować, a boją się, po którym chciałabym, ale się boją. To przygotowałem specjalne wersje takie, gdzie można sobie pobrać wirtualną maszynę i po prostu w Windowsach zainstalować szybko i łatwo, bez instalacji systemu. Można też wziąć płytę i uruchomić z niej komputer. Słuchajcie, tutaj Wam pokażę. To będzie coś, co zostawię Waszej Pani nauczycielce i będzie to też dla Was. To są takie grube książki. Ale zaraz sprawdźmy, tu w środku powinna być płytka. O! O! Padło? Nie, jeszcze nie. Dobra. Słuchajcie. To jest do nauki mechatroniki. Macie mechatronikę, macie kółko robotyczne, więc myślę, że nie mówię Wam tutaj jakichś nowości. Natomiast przez ostatnie 3 lata w fundacji, dzięki projektowi unijnemu, udało nam się zrobić scenariusze gotowe lekcji i zajęć pozalekcyjnych, z których możecie sobie brać zadanie i po prostu, jak nie macie pomysłu na to, co zrobić, to zrobić. Razem z tym jest płytka. Na płytce jest gotowy Linux. Taki, który jest przystosowany do tych zajęć. Więc to, co pokazuję tutaj, że są różne rzeczy, które można testować, nie trzeba od razu instalować tego na dysku twardym. Można sobie wziąć na przykład taką płytkę, sprawdzić, uruchomić z niej komputer, podziałać, podoba nam się, nie podoba nam się, wyłączamy, nie ma sprawy. Wolność numer 2 rozpowszechniania kopii. To ta książka, no tu jest ładnie wydrukowana, ale jej zawartość jest dostępna w postaci PDF-a na licencjach Creative Commons, uznanie autorstwa tylko, więc każdy może sobie wziąć ją i zwielokrotnić. Każdy może wziąć PDF-a z tym i sobie pooglądać. Co więcej, każdy z Was może wymyśleć nowy scenariusz lekcji i na portalu internetowym, który jest dedykowany do tego projektu, może sobie ten projekt lekcji wpisać. Więc każdy z Was może być nie tylko uczniem, który się tego uczy. Każdy z Was ma prawo i szansę być nauczycielem, żeby uczyć innych. Macie możliwość stworzenia własnych scenariuszy lekcji. Jeśli wymyślicie lekcje czy jakieś zajęcia z wykorzystaniem Arduino, macie pełne prawo tam to wrzucić i do tego Was serdecznie zapraszam. Zaraz Wam pokażę tą stronkę internetową. Bo to jest fajne. Moim zdaniem to jest fajne, to jest ciekawe, macie szansę zabłysnąć. Na tym portalu wypowiadają się inni uczniowie, nauczyciele, jest specjalna lista dyskusyjna dedykowana temu. I jeśli chcecie, możecie tworzyć. Tak, to nie jest tak, że będą do Was tylko, tak jak ja w tej chwili, ex cathedra, wykładać Wam, słuchajcie moi drodzy, ten program jedyny na świecie, najważniejszy, a Mickiewicz wielkim poetą był. Może Słowacy. Tak. Słuchajcie, ja nigdy nie byłem dobry z polskiego. Okej. Okay. No cóż, fora internetowe poświęcone Linuxowi są, można sobie korzystać, tutaj nie ma problemu. 24 minuty z 45 normalnych i tak przepraszam, że się rozgadałem. Zapraszam na wioszkole.org, żebyście sobie obejrzeli, co tam ewentualnie się dzieje. No i słuchajcie, tyle z mojego przyludnawego wywodu, który chciałem Wam powiedzieć, żeby Was zaciekawić. Teraz mamy jeszcze ile? Kwadrans? No. Posłuchajcie, na szybko chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. To zamykamy. Teraz tylko. Mam prośbę, możecie tam wstrzyknąć. Albo nawet nie wstrzykać. Albo nawet nie wstrzykać. S4A. Dobra. To znacie? Znacie? Znają? No niektórzy. Niektórzy znają. Niektórzy chodzą na kółko, tak. A kto chodzi na kółko? Raz.
dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, to cała reszta ma prośbę. To jest sobie taki układ, który można podłączyć do komputera za pomocą kabelka USB. On zacznie mrugać. Rewelacja, prawda? Słuchajcie, też uważam to za świetny wymysł technologiczny, że jak podłączę, to zaczyna mrugać. No ale nie o tym. Mówiłem o tym, że można, jeśli ktoś ma możliwości, przerabiać oprogramowanie. Słyszeliście o Scratchu? Ja słyszałem. Dobra. Jest sobie takie oprogramowanie, które się nazywa Scratch. I ono służy do tego, żeby tworzyć programiki, które nie wymagają pisania kodu, tylko porusza się po prostu, przesuwa bloczki. A tutaj jest, zauważcie ten napis. Tu, based on Scratch, czyli bazowany na Scratchu. To jest przerobiony Scratch, który służy do tego, żeby można było sobie budować programiki wykorzystujące Arduino, czyli tą płytkę, która tak pięknie nam tutaj mruga. Ta płytka potrafi wysłać do komputera różne sygnały, a tutaj mamy odczyty tych sygnałów. I jak to działa? Otóż to działa tak, że w najzwyklej świecie tutaj mam fotodiodę. Wiecie, co to fotodioda? Jak nie, to wujek, Google, Wikipedia. Zapraszam. Ja nie będę wam tego tłumaczył, bo to nie jest teraz ten. Ale spójrzcie na analog 0, jak pięknie zszedł do 50. Teraz pięknie znowu będzie 200, a teraz poświecimy tutaj światełkiem. O, 800. No to już wiecie, co to jest fotodioda. Nie muszę tłumaczyć. Dobra. I to jest jeszcze ok, ale mamy sobie, teraz lewa ręka będzie, więc plik otwórz. Ten projekt nie zapiszemy. Komputer. Moje projekty będzie. To muszę za chwilę poprosić was o cierpliwość. O, dobrze, jest tam. I wracamy sobie. Wróciła mi myszka na ten ekran? Tak. O, dobra. Wygląda program. Program jest zbudowany z takich bloczków, więc nie muszę specjalnie pisać, tylko zrobimy sobie uruchom. O, i to już światło jest 1000, więc na pewno zaraz poleci sobie wysoko, pojawi nam się smog, ale jeśli zrobię noc, tak? To wszystko zniknie. A teraz z powrotem się pojawi. Teraz zniknie, bo światełko nam zeszło do innego poziomu. Teraz poświecę, to może znowu trochę się światło zwiększy. Oczywiście to są rzeczy bardzo proste. Tak? Mam taką nadzieję, że nie uważacie tego za szczyt nie wiadomo jakich technologii. To naprawdę to nie takie jest. To też zrobił mój kolega. Ja oczywiście mogąc modyfikować, to dołożyłem sobie smoka, bo stwierdziłem, że smok będzie ciekawym elementem, jak już się poświeci na to lampkę. I słuchajcie,
ja bym chciał zrobić z wami coś podobnego. Mianowicie, mamy sobie... O, tutaj mam taki gotowy schemacik. Trzy grupki, myślę, że wystarczy. Damy radę? To poprosiłbym za trzy zestawy Arduino. Jakieś diody, sobie coś przykombinujemy. Niestety papier jest tylko jeden. Paweł to może tego nie wie. Słucham? Nie jest potrzebny? Dobra, rewelacja. To rozumiem, że ty będziesz wiedział, jak to zrobić tak ciak. Znaczy, jak dostałem dokumentację? To... Nie, no to jest cała dokumentacja. W internecie pewnie jest dokumentacja. Nie, nie, słuchajcie, słuchajcie. Trzy osoby, które chcą być liderami, bo zacznę wybierać. Nikt nie chce, to dawaj ty. Tak, ty. Tak, dawaj, chodź do sobie. No przyjść! Przyjść! Ja bym mógł... Przyjść, no! Dostajesz... Jakąś diodę RGB, ale ja się sam nie znam. Trzymaj, nie wypuszczaj. Znaczy, po prostu co mam zrobić ogólnie? Ja wiem, do czego to służy. To mamy ćwiczonko, spoko. Zbierzesz sobie grupkę kilku osób. Będziecie próbować. Słuchajcie, teraz tak. No, oczywiście będziemy potrzebowali oprogramowania do tego. Ale nie
Szymon na imię?
Szymon, tak, słuchaj, mam prośbę. Zrobisz tak, żeby te płytki działały ze streczem na Arduino? Tak. Super.